Hej, cześć i czołem, to ja, Felicjan, no i oczywiście kolejny odcinek z serii Wieśka, drugiego, no to co, lecimy dalej, pogadamy sobie z Foltestem teraz. Panie Foltest. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym Wiedźminem na świecie i najbogatszym. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chęt dożyć elfy, potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Ja bym najpierw zaczął chyba od tych elfów. Ale co ja tam wiem, królem nie jestem przecież. Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Wszystko zaczęło się od... Gdyby nie Tails, dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Czyli dalsza część opowieści. Długo to się, kurczę, tutaj rozkręca. Jego wysokość Foltest, król Temerii. Arthur Tails, były hrabia Nesfeld. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Bussi? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tails. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Bussi i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tails, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? Gdzie ukryliście dzieci? W samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Zamknij się. Ciszej, Tails. Jesteśmy w świętym miejscu. Nigdy ci tego nie daruję, mutancie. Słyszysz mnie? Dobra, skocz mi. Różne rzeczy mogą pójść nie tak w czasie szturmu. Ale smog był kroplą, która przegięła pałę goryczy. Listy zamknięte. Przelała. Co przelała? No, goryczy, czarę. Lecimy. Znowu smog, super. Aha, że nie w tempo, tak? Czy że nas pojarało po prostu? Tak jest. Nie w tempo. Super. Ale to miałem szybciej zrobić, tak? Że od razu się pojawiało. Nie no, cudnie po prostu. Smog wrócił! Nie mogę! Ale udało się. Nie! Gdzie do smoka? Boże święty! Gdzie on do smoka szedł? Kamera nie w tą stronę jak się ustawiła. Dramat, po prostu kuźwa, dramat. Smog wrócił! Ciężko. Wow! Dobra, udało się. Nie mogę! Wow! Kolego! Nie zatrzymujemy się. Chyba się udało dotrzeć. Wow, 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 wow. No, trochę dostał. Trochę, ale to nie znaczy, że na długo nam odpuści. Znowu ocaliłeś mi życie. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam dwór, panie.
Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną, jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadurzyła się w tobie po uszy. No. Nikt wam nie będzie przeszkadzał. Masz moje słowa. To prawda akurat. Triss akurat mocno darzy nas uczuciem. To widać od razu na pierwszy rzut oka. No ale... Najpierw musimy pokonać smoka. Ale, żeby to zrobić... O, są mi dzieci. Są mi dzieci naszego króla. W sumie nawet nie naszego, no bo wiedźmin... No wiedźmin nie respektuje za bardzo królów. Kto idzie? Ślepiec. Król Foltest. Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. Prawda? Prawda to? Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. A w czym problem? Zaraz, znam już ten głos. Idź, Busy. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż twój król, chłopcze. Jak to nie? Spodził cię chyba, nie? Biją na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce stworzycielce za zwycięstwo. Co za brednie? Chwila, ślepcze. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem. A królowie nie płaczą. A no i dokładnie. Twardym trzeba być, nie miękkim. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Busi musi umyć twarz i usunąć ślady łez. Dokładnie. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Aleis. Pomóż bratu. No i już więcej. Nie będziecie płakać, dzieci. Senka jakby się miał z nimi pożegnać na zawsze. Panie, modlitwa. To są królewskie dzieci. Oj. Mają twoje oczy, panie. Oj. Coś tu jest nie tak. No właśnie. Czyżby to był ten... z trailera? Zabójca królów? Coś mi się wydaje, że tak. No właśnie. Po cichutku, po malutku ziabniemy króla. Że on się nie kapnął, co nie? I że to dziecko musi na to patrzeć. To jest po prostu masakra jakaś.
Ale bajce on ma. Ale spierdziela dosyć szybko. Patrzcie jak on szybki jest. Jak na taką masę mięśni, on naprawdę szybko zasuwa. No i patrzcie, tyle im żeśmy pomogli, znaczy temu królowi, a on niestety odszedł. No oczywiście, jeszcze na mnie zwalcie, że to moja wina, że zabiję króla. Jasne, jasne. Super świetnie po prostu. Królu, stanie powiedz, że to nieprawda. A sorry, zapomniałem, martwy jesteś. Szkoda, szkoda Foltesta. Naprawdę sympatyczny człowiek to był. Bluzgnął sobie czasem. Bezpośredni był. Lubiłem gościa. Czyli co, znowu więzienie? No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą. Super, to możesz mnie... Ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Nie jestem mordercą. Jestem dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Skojater. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. A zdjęcie jakieś masz? Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? No, odszukałbym mordercę, nie? Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorweta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. No to już jakiś znak. Znaczy, co, to już coś. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wes! Flachę mi tutaj przynieś. Przynieś nam coś do picia. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Każdy kowalem swego losu jest. Dziękuję. To jest chyba pani kapitan straży. W końcu. Jeszcze żarcie przyniosła. O, to mamy balety. Zdaje się, że winem polewa. W takich butlach właśnie wino chyba trzymano, więc... Mogę się mylić, ale no... Jakiś trunek. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łap Skojatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. No to już wiemy coś o Wes. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Przecież to my. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat. Co on tam widzi w tych swych oczach? A. Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów.
Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. To już trochę historii. W czasie zamieszki z książki 76. Może jest. W tym Wiedźmin Geralt z Rivii, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości 3 koron w lokalnej karczmie. Ratując Wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Yennefer dopiero w Trójce będzie. Rivia. Yennefer. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to. Sam koniec. Wes! Już nam coś przynajmniej pomogło. Skończyłem. Skuj go. A tu ukąszenie przez smoka chyba, co? Daj mi klucz. Te klucze to pewnie mi da, co nie? Żebym uciekł, ale tak po cichu. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za 5 minut. To dawaj te klucze. Zjedz coś, przyda ci się. Aha. Super. Dzięki, stary. Czyli widzę, że trochę zniepokojemy. Bardzo dobrze. Na dziwne kajdanki. Są takie fajne. Nie powiem, że nie. Jeszcze wczoraj na rękach go nosili. Jak bohatera. Nie dziwota. Sam widziałem, jak 20 ludzi trupem położył. To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. A widzisz. Jak bestia naleciała, to myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. Jasne, już to widzę. Oj, już się wkurwił nasz bohater. Może też damy mu wycisk za Foltesta. Szkoda takiego gówna tykać, tylko człowiek se łapy po brudzie. Spróbujemy sprowokować. Podejdź tu. Czego się drzesz? Mamy cię uciszyć? Gdyby nie było tych krat, inaczej byście gadali. O. Tak? No to zobaczymy. Dawaj, chodź. Aha, to ja nie musiałem nic zrobić. Wytłukę z ciebie podroby. Ła, aha, dobra, chwila. A, Boże święty. Łocie panie, ale mnie klepie. I poszło siną w dal. Ale dostali teraz bęcki. Dawaj ten klucz. Jorenki. A zamkniemy ich? Gdzie są moje rzeczy tak w ogóle? Tak, bad away. O. Mała pałka. No trudno, na razie tyle trzeba wziąć. Co tu dali? Coś, nie ma nic. Cholerne pochodnie mogą mnie zobaczyć. Ogłusz.
ręki, ale jakiegoś miecza by nie dali? Trup. Gasimy tu światło. Nie da mi tutaj tak. Co to było? O. Myślisz, że nie dam rady? Jestem głodny! Głodny, głodny, głodny! Ale go sklepałem. No co jest? Nie słyszycie mnie? Głodź się, panie! Co jest to, bracie? Gdzie oni się podzieli? Straż, tutaj! O kurde. Ciecie. Do brudnego lochu. A mogłem to po cichu wszystko załatwić, ale... Okej, kurde, trochę gruz był, no. O, gdzie. Bierę wszystko. Szukaj. Diamentowy pył. No to tutaj już mamy spokój. Was chyba nie wypuszczę, nie? Potrzebujesz klucza. No to mam jakiś klucz. Dobra, bo już mi widział. Tak czy siak. Pałką dosyć, kurde. Ocie, panie! Się kurna znalazł. Zardzewiały klucz. Czy to będzie otwierało przypadkiem te drzwi? Tak jest. Zaraz, najpierw. Okowy. Ten gry został zapisany. Nie ma tutaj nic. A. Aha. Mogę uciec stędy. Prawda, nie o to mi chodziło, bo że chciałem tam u góry sprawdzić, co się dzieje, ale dobra, możemy iść tędy. Tu już, tam już nie wrócę, co nie? Trochę nie fajnie. Ale chciałbym swój sprzęt cały odzyskać. Już dobra, nie. Wiecie co? Czytaj grę. Bardzo chętnie wrócę do tego stanu przed. Bo może gdzieś u góry znajdują się moje... moje sprzęty. Tutaj wrócimy zaraz. Tu zaraz wrócimy, a... Mamy na razie pokonać strażników. Jak to drzwi są zamknięte? No przecież... Czyli jednak to było dobre miejsce. Tu już nic nie ma. Dobra, tu już nic nie ma. Czyli w takim razie tam było ok. Dobra, no to idziemy tam. Będziemy się tutaj w takim razie cyrtolić z nimi. Wyskakujemy, schodzimy, rozwalamy i wychodzimy, nie? W takim razie... Szybka ucieczka. Przeskocz. Są jakieś stare... Stare... Stare więzienie. Gizarma. Trochę ciężka, ale... No to może się sprzedać. Ja zbieram wszystko, co mogę, więc... Nie odważysz się. Ja tylko wykonuję rozkazy. Kto je wydał? To nieistotne. Ważniejsze, czego ode mnie wymagają. Czego? Musisz podpisać dokument, w którym przyznajesz, że to nie Foltest jest ojcem twoich bękartów.
wszystko podpiszę. Oczywiście. Wszyscy prędzej czy później ulegają. Proszę. Żelazo... Jesteś za wcześnie. Masz wizytę dopiero jutro. Będziesz musiał załatwić mnie poza kolejnością, Kasie. Oj, oj, oj. Chodź. Podwójną. Ła. No nie, nie, nie. Chodź. Zapraszam. Mam nadzieję, że mnie tu nie zostawisz. Możesz mnie wreszcie rozwiązać. A nie. Czekaj, bo on tutaj... O, on tutaj ma pewien sprzęt. Krótkie rękawice. Ciężkie spodnie. I buty. Czekaj, bo ja na razie w ogóle biorę sobie ulepszacze. A skoro ich tu widzę zaaplikowano w tej skrzynie. Szarpacz. Zeznanie ma i jali za levele, no to wiemy. Żebym podsłuchać wcześniej, nie? O, rozebrali ją. Tak na troszeczkę. Jestem zdana na twoją łaskę, Wiedźminie. Co teraz? Ubierz się, pani. Dokładnie. W dawnych dobrych czasach król opowiadał mi o tobie. Spójrz mi w oczy i odpowiedz. Zabiłeś Foltesta? Nie. No bo z wielkim przekonaniem to powiedział. Nawet bez zawahania żadnego. Inaczej musiałabym ci wydłubać te diabelskie ślepia. Też się cieszę, pani, bo lubię te ślepia. Gdzie są moje dzieci? Tego nie wiemy. Chwilą uciekłem z celi. Nie jestem najlepiej poinformowany. W takim razie jesteś zdany na moją łaskę. Znam te lochy jak mało kto. Tylko z moją pomocą masz jakieś szanse na ucieczkę. Choć i tak nikła. Na to wygląda, pani. W takim razie chodźmy, a po drodze opowiesz mi, jak zginął Ariane Lavalette, mój syn. Aha. Super. Nie masz szans. Oni nigdy nie chybiają. Należą do elity wojsk Nilfgaardu. Przyszedłeś na przesłuchanie? Ekscelencja przyszedł nadzorować przesłuchanie? Przybyłem na pomoc baronowej Lavalette, byłej pani tego zamku. Ale widzę, że znalazła już wybawcę. A, no pewnie. Chcesz, ekscelencjo? Jak już powiedziałem, przychodzę z pomocą. A właściwie z propozycją. Lavalettowie nie paktują z Nilfgaardem. Pantarej, baronowo. Nie ma na tym świecie rzeczy stałych. Pora się dostosować do nowego układu sił. W szczególności teraz, gdy Arian i król nie żyją. Potrzebujesz ochrony, ty i królewskie dzieci. Gdzie one są? W górnym zamku. Dotąd nic im się nie stało. Jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo tobie i twoim dzieciom. I nie oczekuję nic w zamian. Oddajcie się pod opiekę cesarstwa, a włos wam z głowy nie spadnie. Niech tak będzie. A teraz zabierz mnie do nich. Nie wybieram się do górnego zamku. Jest tam teraz bardzo dużo osób, które nie mogą się doczekać jutrzejszej egzekucji. Wybierzmy się tam nie pchał. Żeby dostać baronową na wolność, muszę jeszcze załatwić kilka drobnych spraw. Po drodze mogę zabawić żołnierzy pilnujących bramy do loków ciekawą rozmową. Pani, zostawiam cię pod opieką tego oto rycerza. Wiedźminie, poczekaj 20 uderzeń serca i... Udaj się moim śladem. Czyli za chwilę. Ekscelencjo.
Pomagam Wiedźminowi, który może znajdzie prawdziwego królobójcę. Jestem człowiekiem praworządnym. Wszelkie akty nieusankcjonowanej przemocy budzą moją odrazę. Cesarstwo nie potrzebuje chaosu na północy. A teraz 20 uderzeń serca. Ambasador gra w swoją grę. Nie mam wyboru, Wiedźminie. Myślisz, że dlaczego się tu znalazłam? Stare rody z Kimboltem i Maravelem na czele chcą jak najwięcej dla siebie. Każdemu marzy się korona. Moje dzieci stoją im na przeszkodzie. Potrzebują ochrony, a Nilfgaardczyk o tym wie. Idź już, Wiedźminie. Dobrze, pójdę. Ritz Osterlingen. To jest nasz. Ty, chodź za mną. Tak jest. O nie, nie, nie. Ale go podymałem. Możesz wżyć się szyna. Łocie, panie. Dużo was. Dużo was tu. O, Igni. O. Ten drugi mnie zaskoczył, kurde. Skradanie nie jest moją tutaj najmocniejszą stroną. W tej grze to na pewno nie. Oj nie. Ja wolę iść na tanka. Tank to najlepsza sprawa, idziesz, nawalasz. Tyle, po sprawie. Ty, chodź za mną! Tak jest! Wejdę tutaj. O nie, nie. No. Drugi. Chodź. Tu jest drugi. Nie muszę tutaj się skradać, ale po prostu wytłukę. Nagrabiłeś sobie! Ła! Ile was tu? Jeszcze ktoś? Ma tutaj jakieś wątpliwości co do tego... do mojej osoby? Weź. Przeszukaj, a nie. Nie światło. Z każdego coś tam wypadnie. Bo generalnie no, skasowałem ich. Trochę nie w taki sposób jak chciałem, wiecie, tutaj było cichutko jak mysz. O, teraz. Solidny długi miecz stalowy. Ja teraz mogę sobie założyć. Osiemnaście, no. To jest lepiej. Taką broń sobie wziąć. No generalnie też nawet mogę sobie przejść spokojnie. I tak już tu czystkę zrobiłem. A weź miecz również. Mimo, że ten solidny już mam. Lochy lawaletów. Teraz na dół i... na plażunie. O!
przez tę. O, muszę tędy wyjść. No tak. Tenerski żołnierz. Coś tu do mnie strzelało przed chwilą. Coś ty kurczę wydawało. Geralt, tutaj! Siema. Czekaj. Ziółka sobie idę gdzieś. Ewentualnie. Tu już coś się świeci. Zbieram wszystko, co dają. Łe, ile zielska. Te surowce w ogóle, nie? Zawijamy się bez Tris. Nie no. Już zaraz będziemy gadać z Tris. Tris to chyba lubi takich zbójów, co? W końcu na mnie leci jak na nikogo innego. Co tam, Wiedźminie? A nic. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Oj tam. Zostawiłeś mi klucz do kajdana, nie czapkę, nie witkę. Tris, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd. Dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica. Dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Kosz zabawy w pól... Oczyścimy się z zarzutów oboje. Ludzie dają, co im się każe. Wiem, ale... Znajdziemy królobójcę, wtedy inaczej zaśpiewają. Roż o to zadba. Mylę się, szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale... z grubsza racja. Spotkałem kata, który miał zmusić Louise de Lavalette, by przyznała się do kazirodczych stosunków z Arianem i spłodzenia z nim Anais i Busiego. Skurwysyny. Kat już nikogo do niczego nie przymusi, ale baronowa jest w rękach Szilarda. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójce? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Jorveta widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorveta. Gotowi? No Muszę. Oczywiście. Tris. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Może nie tylko ranami. I opowiesz mi o Yennefer. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na Cumach! Chronić burtę! Cuma Clark, kapitanie. A, czyli wes z nami płynie. Zostawiliśmy ten grajdołek w... cholerę. Czy to jest zima, tak? A, bo gdzieś okolice. Wojna to dobry moment, by się z kimś zaprzyjaźnić. Arian Lavalette zapomniał o tym. Zajęty wznoszeniem murów i kuciem mieczy. A gdy go zabrakło, ci, których kochał, musieli poszukać pomocy u tych, których nienawidził. No chodzi o Nilfgaardczyków pewnie, nie? Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie... To już wiem, kto to opowiada. Obchodzą go tyle... Jaskier! Tak nazywa się osoba, która to opowiada. Dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Toż to przyjaciel naszego Wiedźmina. Z osobnikami tak oddychającymi jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Tris opowiadała zapomniane historie
o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Yennefer. Historię życia, któremu odebrano. Nudzę was? Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy, albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. Ktoś, kogo pewnie już znamy. Wcześniej? Aha. Skojatel. Słynny Jorvet. Cóż za stworzenie on wybudził do życia. Co to jest? Topiec, topielec, co to jest? Wow! Pytanie, co to jest? Holy fuck! Czymże jest to coś? Będzie na to coś... Aha! Czyli to broniło przejścia do czegoś. Nie do czegoś, do skarbów. I to do jakich? Kuszę, nie kuszę. Skojatel. Ktoś tam jest, tylko co lub kto? Właśnie dlatego powiedziałem kto lub... Właśnie powiedziałem ktoś. Był błąd. Schowaj broń, elfie. Przyszedłem porozmawiać. Dobra, już wiem kto to. Jest to nasz niedoszły zabójca królów. Znaczy niedoszły, no zabójca królów. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. A, to później jednak. Leżała do jego wysokości Demavenda, jaśnionego pana Edirn, suwerena Doliny Pontaru i tak dalej, i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjacielem nieludzi. Mam propozycję. Mów. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopająk. Czego chcesz? Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek Foltest. Ale potrzebuję pomocy, ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydałby mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych Skojatel. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł Nekera. Pora iść. To jak, elfie, dogadaliśmy się? No tak. Wiedział, w które strony uderzyć. Dobra, ładuj. Ja wiem, że to flotsam się będzie w pewnie chwilę ładować, bo to już jest większy teren do doładowania, ale dawaj, ładuj, ile wlezie. Akt pierwszy tak naprawdę dopiero zaczęliśmy. Granice temersko-aderińska. O, szorują chłopaki ostro. Jeszcze nie pitolą. Flotsam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. No super. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. A co, my z sami nie poradzimy, kobieto? Co jest? Okres ma? Dobre, dobre.
opuszczę Flotsam. Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorvet. Wiedźmiński miecz srebrny. No trzeba niego sobie zrobić. To zrobimy gdzieś przy okazji. Znajdziemy surowce, czy tam chwilę gdzieś, żeby się pobawić kowalstwem. Wiesz, gdzie jesteśmy? W lesie. O, dobre. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorveta? A, wiem o Dolinie Pontaru więcej, niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demavendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Dobrze poinformowana. Śmierdzi elfem. Na kilometr. O, nawet sobie przygrywa. Czekaj, bo tu zioła były. Tutaj. No tak, Jorvet. We własnej osobie. To... Vernon Roche! Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację Podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorvet! Szybko go podsumował. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Spróbujemy wziąć go żywcem. Przygotuj zaklęcie. Sprytnie. Zagadaj go. Muszę się skoncentrować. Spróbuję. Złaź drzewa i zakończmy to. Czekam. Jesteś tylko dłan, Vernonie Roche. Karaluchem. A z robactwem się nie pojedynkuje. Robaki się miażdży. O. Znowu ta stara elfia śpiewka. Znają się za lepszych. Wiesz, ile razy widziałem takich jak ty? Dumnych Ensid, kryjących się po lasach, maskujących swoją bezradność coraz większym okrucieństwem. Pomogłem zabić króla Karalucha. To jest bezradność? Oczywiście. Wolność musimy sobie wywalczyć, Wiedźminie. Bo dobrowolnie nikt nam jej nie zwróci. Jasne, jasne. W skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią. Ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa, ani wasze uszy. Tak było z Nilfgaardem. I tak jest teraz. Oj, ruszył cienką linkę. Nitkę cienką. Nikt nie będzie wykorzystywał Skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach? Triss, teraz! O, ale żeś zwarzwiła. Adam Quinn z Parstel Orwart. No to ładnie. I co teraz? To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Triss? Piękna. Oho. Znaczy, to jest mocny czar. Pamiętajcie, że ona jest młodą jeszcze zaczarować łuczników, kobietą. Więc może jeszcze nie wytrzymać pewnych rzeczy. Aczkolwiek jest silna, to na pewno. Ale młoda. Geralt! Czar dalej działa, nie oddalaj się! Co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków. Zdałaś. Więc spieprzamy. Na statek? Nie. Nie. Z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę Flotsam. Łapy precz z mojego tyłka. To ty, Roche? A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem. Jestem kobietą. Zauważyłem. Zaraz zwymiotuję.
przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczku. Dobra. Na pewno nie na moim. Utrzymam zaklęcie. Dalej, idziemy. Nie trzęść tak, muszę się skoncentrować. Śmierć, Lorego! Jesteś cała? Tak, w porządku. Kurde, synu. Leżeć, kuźwa. Widzę tylko twoje buty. Gdzie jest ta cholerna przystań? Wow. Miecz z gór siwy. Przydać się może. Zaczynam wierzyć, że wyjdziemy z tego cało. Triss, bariera blednie. Triss? Szybciej! Idę. Jeszcze trochę magii. Tylko troszeczkę. Geralt, zabij ich wreszcie! No co? Przecież nie wyszedł. Tu są. Jacyś już strzelający. Chodź. Zapraszam. Wiewiórki atakują! Alarm! Wiewiórki! Mają magów! Przygotować się! Blood Dwan! O! Przez przypadek zaskoczyłem się do tego drugiego. Chodź. O, tutaj już jest... Tutaj już pomagają. To już jest okej. Okay. A tu jakaś też kobita jest. No i co? I co, cwaniaku? Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, elfie. Znam sposób na Geralta. Ciekawy jestem jaki. Za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorvet i królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem wiedźminem. Kupiec korzenny Emyr Varemreis. Kupiec? Korzenny. No. Aha. A ta? Dobry człowieku. Cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Zaraz. Karczma, Zamtus, odpocznie. Zaraz. Na pewno skorzystamy. W szczególności z Zamtusa. Bywaj zdrów. Krasnoluda i barda? No to chyba wiem, o kim mowa. Kupiec korzenny, podejrzany. Idziemy obejrzeć egzekucję, właściwie chyba pomóc w jej uniknięciu. Ten bigos chyba ma już dosyć. Milcz, kobieto, gdy artysta tworzy. No zamieszaj chociaż. Ja nie mieszam, ja zmagam się z tworzywem. Idzie obejrzeć egzekucję na rynku, no właśnie idę to zrobić. O! Obejrzyj. Pożykany, żywy lub martwy. Spoko. Znajecie tych dwóch panów? Jeżeli graliście pierwszą część, to powinniście ich kojarzyć. Znaczy, jeżeli oglądaliście, czy... Jaskier Izolde. No właśnie. Mój informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Po prostu odetniemy. Zajmiemy się tym. Ty już dzisiaj dużo wycierpiałaś. Geralt! Geralt! Tutaj! Pomóż! Spoko. Hycel. Jak ja to mam zrobić? Ty, białowłosy, cofnij się! A, do tego muszę zagadać. Znam tych dwóch. I nie pozwolę ich powiesić. Szczam na to, czy ich znasz, czy nie. Zgodnie z prawem mają wisieć. Chyba, że chcesz do nich dołączyć. Dawaj. Nie wydaje mi się. Z drogi. Uważaj, odmieńcu. Za takie słowa możesz stracić język. Całemu garnizonowi nie dasz rady. Jesteście sami.
To sławny Geralt z Rivii, wiedźmin, czarownik. Tutaj rządzi komendant Loredo. I tylko jego rozkazów słucham. Zabierajcie się stąd, przebierańce, albo was porządnie obić każę. Jesteś możesz mnie skoczyć. Munduru, który nosisz, ty mały obesrany kmiocie. Że jak? Chłopy, chodźcie, no tu trzeba im przetrzepać skórę. Spróbuj, chamie. Czyli jednak nie rozejdzie się bez... Nie obejdzie się bez... Bez rozlewu krwi. A, to takie coś. Aj, aj, aj. Nie to miałem dać ten obraz. Mamy tą chwilę zawsze na... Podnosi rękę na władzę! Jeszcze coś? A ty co od mieńców? Dobra, jeden leży. Jeszcze kogoś mamy sklepać? A, drugi. A ty co od mieńców? Też chcesz zatańczyć na stryku? Krzesłem! Jeszcze nie masz dość, stary. Już został naprawdę... Niesamowite ranie. Przez przypadek nacisnąłem dwa razy, ale mi zaliczyło. Dobrze. Bardzo dobrze. Elfka jakaś. Teraz tego trzeba sklepać, grubasa. Dawaj tego grubasa szybko. A on trochę więcej chyba wytrzyma, nie? Ale gonga dostał ładnego. No, 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 ładnie. I było jest. No jeszcze nie ma dość. Teraz już ma. Au. To musiało boleć. A ten w gaciach samych. O lol. Co się tu kurwa dzieje? Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia? No co się ma dziać? Wystawka. Melduje, że precz mi z oczu, koniczyna! Nie potraficie nawet pomyśleć kilku pierdolonych bandytów! A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? To drugie. Prawo jest po naszej stronie. Nie masz prawa ich wieszać. Prawo we Flotsam to ja, z woli króla. Ja także reprezentuję króla. Vernon Roche. No proszę, szef oddziałów specjalnych do polowań na nieludzi. Właśnie. Każdy podejrzany o kolaborację ze Skojatel podlega mojej jurysdykcji. No i co? A Jaskier? O co jest oskarżony? Spalił mi wieżę strażniczą. Co na to wasza jurysdykcja? Tak myślałem. Tak było? Pozornie. Ale to nie moja wina. Ty zawsze coś pakujesz, stary. Prędzej wypuszczę złodzieja. Spokojnie, żartuję. Nienawidzę złodziei. Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie. Tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. No to już inaczej. Gadamy. Chwilę, wiedźminie. Słuchajcie, ludzie! Pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy o zamek La Valette. Niestety to prawda! Król Foltest nie żyje! Prawdopodobnie Skojatel brali udział w tym ohydnym morderstwie. Dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa. I dlatego dziś na ulicę Flotsam wyjadą wozy z bronią. Obowiązuje stan wyjątkowy. Czekajcie na rozkazy. Bądźcie gotowi do walki. Bądźcie gotowi pomścić swojego króla. Jestem gotów na wszystko. Rozejdźcie się do domów. Jaskier i Zolga. Egzekucji nie będzie. No. Póki co. Spokojnie. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawy ponownie. Szubienica to nie miejsce na rozmowę.
Pogadamy u mnie, Wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku. Wcześniej będę zajęty. No dobra. A, jeszcze jedno. Witamy we Flotsam. No siema, siema. Dobra. Oni naprawdę chcieli nas powiesić. Zabić. Ja nie wiem. Nie chciałem spalić tej wieży. Już w porządku, Jaskier. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No, a teraz dokarczmy. Chodź, Jaskier, napijesz się, przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. Dobra, ja się z wami żegnam. Zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku serii Wiedźmina II. Na razie.